Cześć wszystkim, jak się macie. Z tej strony, Michał i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Będzie to vlog, który, na który pewnie większość z Was czekała, przynajmniej część osób, która jest zaznajomiona z tym tematem, o którym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. W dużym skrócie. Chcę Was od razu przygotować na to, że będzie to dosyć długi materiał. Nie wiem, ile mi on wyjdzie, bo zależy, jak ja się w sumie rozgadam. A potrafię się dosyć sporo rozgadać. Jak każdy zresztą dobrze wie, że jak ja już zacznę jakąś nawikę, to potrafię gadać, gadać, gadać. Um, nie ukrywam, że są osoby, które na ten materiał czekały. Są też osoby, które na pewno e, czekają w sumie na. Takie dogłębne moje wyjaśnienia, ponieważ dwa lata temu po powstał taki materiał na spontanie, który w zasadzie, z którego nie jestem dumny, to mogę już od razu podkreślić, dlatego go dałem na prywatny. Eee, a tyczyć on się będzie retroskładu. Nie będzie tutaj żadnego wyciągania brudów, więc nie liczcie na e, nic takiego. I dobra. Od czego by tutaj zacząć? Najlepiej od początku, jak to e, mawia pewne powiedzonko. Najlepiej od początku jak zwykle zacząć. Więc dobra. Historia powstania tej grupy zaczęła się... W zasadzie w ogóle samo powstanie tej grupy zaczęło się bodajże w lipcu 2016, tak dokładnie to pod koniec, jakoś 20-21 lipca. E, pewnego razu, kiedy siedzieliśmy sobie na konfie skype'owej z Timim oraz z Jimem, e, Wpadliśmy na pomysł stworzenia wspólnej grupy. To grupa miała polegać po prostu na tym, że zrzeszałaby widzów naszych kanałów. I tam oczywiście jeszcze pixela chcieliśmy wkręcić, ale jak wiadomo, pixela wtedy no, nie było z nami. No i było coś takiego, że planowaliśmy już jakąś nazwę na tę grupę. I były chyba dwie propozycje, z tego co pamiętam. Pierwsza to była retro ekipa, druga to bodajże była retrogralnia coś takiego, ale jako, że retro gralnia już była zajęta, no to jakby połączyliśmy retro z czymś, co mogłoby kojarzyć się z ekipą i odpowiednik słowa ekipa to był skład, więc powstał retro skład, tak w dużym skrócie, więc jak widzicie powstanie tej nazwy no nie było jakby jakimś... Trudnym wyzwaniem. Dobra. Po założeniu tej grupy, porobiliśmy filmiki na nasze kanały. Nie wiem, czy Pixel robił, ale wiem, że na pewno ja robiłem i mi robił, i Jim robił, żeby tam poinformować ludzi, że coś takiego będzie istniało i muszą się na to po prostu przygotować. I. Można by powiedzieć, że właśnie od tamtego momentu, czyli od okresu końcówki wakacji, rozpoczęła się grupa, bo już na Facebooku tam sporo osób przyszło. Wiem, że mieliśmy wtedy jako retroskład fajną korelację z Epfe Gaming Team, czyli ze Schizo. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli ogląda. Bardzo dobry kanał swoją drogą. I. I co było dalej? No oczywiście wspólne live'y się przez te wakacje działy. Siedzieliśmy sobie wszyscy razem i po prostu graliśmy w gierki. Nic nadzwyczajnego i gadaliśmy na Skype'ie wtedy. Mimo, że już e, chłopaki byli przygotowani na przejść na Discorda. I to był właśnie ten okres, gdzieś właśnie sierpień 2016. Gdzie praktycznie dostawałem non-stop komentarze od widzów. I od... Jima, Timiego i tak dalej, żebym koniecznie przyszedł na Discorda, ponieważ założyli oni serwer i że jest to fajny zamiennik na Skype'a. Ja byłem troszeczkę uprzedzony co do nowych komunikatorów, ponieważ miałem jakieś złe wspomnienia z TeamSpeakiem. W dużym skrócie pamiętam, że mój znajomy kiedyś mi polecał TeamSpeaka i Wyglądało to tak, że byłem dosyć mocno zaskoczony, kiedy okazało się, że za spika trzeba płacić i mimo, że każdy mnie mówił odnośnie tego, że to jest darmowe i tak dalej, to z góry byłem już uprzedzony, że będę musiał płacić, tak więc trochę mi się to nie podobało. Plus jeszcze byłem po prostu przyzwyczajony do jednak tego Skype'a, które, z którego dzisiaj tak wszyscy się śmieją. No w sumie łącznie ze mną, ponieważ ja, Skype już, ja za Skype'a już nie korzystam, więc nie wiem co tam ciekawego teraz dodali. Nie obchodzi mnie to, to trochę. Dobra. Um, idąc dalej. No tam w międzyczasie pojawiły się też właśnie livey, gdzie y, Timi miał swoją taką y, wymyśloną postać. Ona się nazywała Katsune Miku. Coś takiego. I pamiętam, że w, na pewnym streamie Dima mnie po prostu trochę to triggerowało, że mówi takim, wiecie, takim. Specjalnie wkurzającym tonem, ale wiadomo, no odbierałem to to oczywiście też jako żarty, ale... W pewnym momencie, no, trochę przez to, że nie miałem do tego dystansu, to trochę mnie to triggerowało. Nie będę tego ukrywał. Eee... No w międzyczasie tam jeszcze e, ja robiłem streamy na hitboxie, bo to. O, to trzeba też właśnie podkreślić, że w momencie, kiedy retroskład tam sobie e, miał swoje początki, to również e, dużo osób z naszej ekipy przechodziło na streamy na YouTubie, bo YouTube dał możliwość streamowania. Ja akurat o, przez długi, długi czas jeszcze, bo ja chyba do początku września coś takiego siedziałem na hitboxie. Po prostu byłem jakoś przyzwyczajony do tej platformy yy, i trochę nie chciałem robić wtedy streamów na YouTube, co jest śmieszną sprawą, bo dzisiaj jakby mam podejście takie, że ja nie chcę robić na innej platformie z kolei streamów, ale no cóż, no tak to już właśnie jest ze mną, że jak ja się czegoś przyzwyczaję, uczepię, to później. Ciężko mi jest wejść w te zmiany, no. Z reguły ludzie nie lubią zmian, tak? To musimy sobie jednak wszyscy wyjaśnić. Z reguły ludzie po prostu nie lubią zmian. W międzyczasie w sumie powinienem jeszcze na początku powiedzieć, jak ja w ogóle Timiego poznałem, więc szybko cofnę się o rok wstecz od 2016 i lecimy potem dalej z no takimi powiedzmy informacjami. Imię go poznałem w 2015 roku, kiedy robiłem e, V2 z Raymana 2 I teraz będzie takie się wieszne że no te V2 i te V3, czy w ogóle inne tego typu remastery, let's play, jak widzicie, łączą ludzi, bo jednak e, Timmy natrafił na mój kanał Ja miałem wtedy mikrofon Trust Stars, jakoś tak, nie pamiętam jak on się nazywał Taki strasznie gówniany mikrofon w każdym razie Może bym go miał tutaj gdzieś schowanego, ale dobra, nie chce mi się go wyciągać, bo jednak chcę, żeby to był materiał zrobiony na surowo, bez cięć, żebyście wy mogli mieć sporo informacji, bo ja wiem, że jestem w stanie zrobić vloga bez jakiegokolwiek cięcia. Poza tym, nawet nie będę dał żadnej muzyki. Jak ktoś chce sobie dać jakąś muzykę, to po prostu sobie w trakcie mojego gadania niech odpali. Więc tak, poznałem Timiego w 2015 roku. To było na takiej zasadzie, że ja miałem chyba wtedy 70 albo 80 subskrypcjon. Chyba miał troszeczkę więcej, coś takiego, czyli takie jakby, wiecie, kanały na równi się poznały, że tak powiem, pod względem subów, jeżeli już mamy być tacy precyzyjni. E... No i zaproponowałem mu, żeby fajnie byłoby porozmawiać, że skoro tutaj mamy fajną korespondencję, dyskusję w sumie, co ja gadam, korespondencję, tak, mhm. e, w sekcji komentarzy, to fajnie byłoby, wiecie, po prostu sobie złapać kontakt i pogadać. No, o dziwo, było fajnie wszystko, zgodził się. I poznałem go w sumie potem właśnie na dyskusjach i no uważałem, że to bardzo elokwentny gościu, że to bardzo, że tak powiem mądry koleś z bardzo fajnym poczuciem humoru, tak to mogę chyba dobrze ująć i że w wielu kwestiach po prostu bezproblemowo jestem w stanie się z nim zgodzić i w gwoli ścisłości nie oznacza to, że na przykład jak ja się z kimś nie godzę, czy w sensie nie potrafię się z kimś pogodzić, to od razu nie wiem, go nie lubię, czy coś. Nie, nie, nie. Ehm. W sumie, czekajcie chwilę, zobaczę, czy to się na pewno nagrywa, bo trochę ja tutaj segadam, gadam, a to by wyglądało tak, że ja się do. Tak, nagrywa się, dobra, 9 minut. Dlatego przez chwilę będziecie widzieli w moich okularach światło, ale dobra, niech będzie. No, i co? No i potem, wiadomo, rozmawialiśmy sobie tak codziennie, dzień w dzień. Później Timiego go poznałem z Pixelem. Zrobiliśmy nawet wspólną serię z Zagrajmy na Luzie w Krasza trójkę, gdzie Timi wystąpił w trzech odcinkach, bo w pierwszym, trzecim i czwartym, czyli ostatnim. No i tam oczywiście się wziął pewien mem, gdzie Timi zaczął jakby na freestylu trochę. Wcisnąć po pikselu w cudzysłowie, takim dużym, bo wiadomo, to było na zasadzie takiego hehe pośmieszkowania. No i tak to mniej więcej jakby wyglądało. Poznaliśmy się i później, rok później, tam Jim'a złapaliśmy, bo Jim wiem, że śledził mnie od początku mojej działalności. No i pamiętam, że na jednym streamie, kiedy Jim sobie to, zanim jeszcze retro skład powstał, to pamiętam, że on. Streamowała sobie Krusza Team Racing i w pewnym momencie Timi do mnie napisał na Messengerze, że Jim chciałby, żebym przyszedł. Ja wtedy byłem w ogóle w sklepie, więc miałem takie, o kurde, no, no to dobra, szybko szybko kasujemy i lecimy z powrotem, nie? Zobaczymy. I wpadłem oczywiście do Jima, Jim się ucieszył i potem wymieniliśmy się również kontaktem i na Skype'ie od chyba końcówki lipca właśnie po dziś dzień utrzymujemy ze sobą kontakt. Tylko że na Discordzie wiadomo o co chodzi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką e, powiedzmy off-topową rzecz, że tam jak poznałem Timiego, i jak to się jakby mniej więcej doszło do momentu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli retroskład. I dobra. E, tutaj mówiłem odnośnie sierpnia, więc coś ciekawego się jeszcze działo. Poza moim streamem z Raymana Revolution pod koniec wakacji, to jeszcze był stream ze Spyro, jedynki japońskiego, gdzie oczywiście dużo osób wspomina to, że hahaha, ha, ha, ha dostał Rage'a, ponieważ chciał pokazać coś nowego i okazało się, że ta nowa rzecz się jednak nie pokazała. No cóż, trudno się mówi, straciłem 9 godzin ze swojego życia na hitboxie, ci co będą pamiętać, to będą pamiętać, ci co nie będą pamiętać, no to zawsze są zapisy streamów na kanale archiwum live'ów pomidorowego.pl do którego serdecznie zapraszam. Chyba na link w opisie zostawię. wrzesień pojawił wrzesień w zasadzie to było coś na zasadzie, że ja już byłem pewien, że chcę streamować na YouTubie i pamiętam, że zrobiłem pierwszego streama z Donkey Konga Country 2, który był w jakości chyba 720p. Niestety zapis tego streama jest w 340p, ponieważ mądry ja e... Nie pobrał tego w dobry sposób. O co mi chodzi? Co ja mam na myśli? Już mówię. W momencie, kiedy zapis był przetwarzany, ja sobie od razu go pobrałem. Tak w razie co? I jakiś tydzień lub dwa stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie wykasowanie go z mojego głównego kanału i przeniesienie na archiwum live, bo wtedy miałem tendencję taką, że chciałem jakby te zapisy. Wiecie, oddzielić. Tu są zapisy streamów na tym kanale, tu są jakby filmy, let's play, whatever. No ale no niestety zrobiłem to w taki bezmyślny sposób i dzisiaj macie jakby zapis Donkey Konga Country 2 w 340p. Zresztą to samo tyczy się Raymana trójki na Geba, gdzie siedzieliśmy sobie na Skypeie. Tak, tak na Skype'ie. Wtedy tak na Skype'ie siedzieliśmy z Bio, Timim, Salvantasem, Jimem. Ten słynny stream gdzie Jim zasnął. Tak by the way. No no, i tam, oczywiście, również pojawia jak byliśmy na wspólnych streamach, to było coś takiego, że oczywiście promowaliśmy retroskład, żeby ludzie jak najczęściej wybijali, ponieważ jest to fajna grupka zrzeszająca czterech twórców i widownie zresztą, żebyśmy mieli taką wspólną. No oczywiście, w teorii i w praktyce się udało. No, nie mogę powiedzieć, że się nie udało, więc na razie, jak widzicie, wypowiadał się w takich. Superlatywach, że było wszystko fajnie. Aczkolwiek do rzeczy, które były niefajne, też przejdziemy, ponieważ chcę, żeby to był jak najbardziej merytoryczny materiał. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Może mi wyjdzie. No. Wrzesień potem jakoś sobie przeminął. Nic ciekawego się później nie działo, poza tym, że Jim streamował Grand Turismo 4, więc to można sobie myślę, że pominąć, bo. Nie pamiętam już co tam ciekawego ludzie pisali, a ja myślę, że to jest teraz najmniej ważne w tym materiale, bo jak ja bym miał opisywać wszystko, co ludzie pisali i jak się śmieszkowali, to ten materiał by się nigdy nie skończył, wiadomo o co chodzi. A jednak po tej mierze możecie wywnioskować, że w końcu się skończy ten temat. W październiku, no właśnie, był ten stream, o którym już wspominałem, był jeszcze stream z szalonych kurlików. Gdzie ja potem miałem strasznie gównianą jakość mikrofonu. W sensie miałem swój headset, ale jakoś dziwnie spieprzyłem yy, przechwytywanie audio czy coś takiego i po prostu miałem echo na tym streamie. Zresztą ja chyba go nawet ukryłem, dam go na prywatne, ale coś takiego miało miejsce. Yy, z takich bardzo istotnych rzeczy to dużo się z nami gamer udzielał, pamiętam. Bo tam cały jakiś czas wbijał do nas na e, rozmowy na Discordzie, bo ja już wtedy właśnie sobie wbiłem na Discordę już w październiku, gdzie grupę już oni mieli od sierpnia albo do końcówki lipca na Discordzie, coś takiego. Więc no, ja najpóźniej ze wszystkich adminów wbiłem, co oczywiście większość osób potem opluwała mnie, bo czemu ty wcześniej nie wbiłeś, bu bu, no wiecie o co chodzi. Ehm. To by było na tyle, jeżeli chodzi o październik. W listopadzie no, pojawił się ten y, filmik na temat Sonica Warriora z mojej strony. Nie, nie jestem zbyt zadowolony z tego, że wziąłem w tym udział. Wiadomo, o co chodzi, ale y, o, nie o nim materiał. I tak, ten filmik zresztą już spadł z mojego kanału, bo po prostu stwierdziłem, że no, temat już jest nie tyle co nieaktualny, co nie kopie się leżącego. Ja wyznaję taką zasadę. Um, w listopadzie. A, sorry, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. W październiku w ogóle po raz pierwszy pokazałem swoją twarzyczkę na jednym ze streamów, i to był stream z Raymana Trujeczki na Game Boy Advance. Nie, przepraszam, to był Rayman Szalony Krudik na Game Boy Advance. Ja miałem taką zieloną bluzę i wszyscy takie. O kurde, pomidor, ty tak wyglądasz. Ja mówię, no tak, tak wyglądam. Trzymajcie się, cześć, to ja. <laughs> Dobra, musiałem odkasznąć. I co dalej? Listopad jakoś sobie przeminął. Nic takiego się w sumie nie wydarzyło, poza tym jednym filmikiem. A miałem wtedy tendencję taką, że troszeczkę byłem e, zdenerwowany, ponieważ potem właśnie e, na Discord wbił właśnie Sonic Warrior i i nie chciało mi się już z nim w ogóle dyskutować, byłem na tyle wkurzony, że już pisałem do Pixela i do każdego, że chyba na jakiś czas zniknę z Discorda, bo e, mam tego po prostu serdecznie dosyć, bo jeszcze poza tą sprawą, że on tam wrócił i zaczął za mną pyskówkę, to e, w moim życiu prywatnym działy się. E, nieciekawe rzeczy, ale o tym nie będę zdradzał, co się dokładnie nie działo, bo... Prywata to prywata, ja nie mam zamiaru tutaj prywaty, nie jest to nawet związane z Timim, czy z kimkolwiek, to jest po prostu związane z moim życiem prywatnym, po prostu. Na tym zakończmy. I tak sobie listopad też przeminął. W międzyczasie tam wiadomo, no na Discordzie składu leciało różne memy, często ze sobą tam codziennie gadaliśmy. Znaczy codziennie, często codziennie no, to, to, to nie jest zbyt często, myślę, że tam co jakieś 2-3 dni sobie ze sobą tam gadaliśmy, coś takiego Po parę godzin nawet, to już mogę od razu powiedzieć Bardzo fajnie się rozmawiało, nie mam tutaj oczywiście żadnych zastrzeżeń I w międzyczasie bodajże PGS zrobił swój serwer na Discord, znaczy na Discord Widzicie, to, to już za dużo Discorda na, w Minecrafcie i bodajże właśnie chyba od listopada, albo od początku grudnia zaczęliśmy na nim grać. Bardzo zresztą fajna mapka swoją drogą. I tak... Poza streamami Jim'a, które non stop się działy przez miesiące, to oczywiście po powoli pojawiały się mamy. Z mojej strony Gimpie GX 2, ponieważ zaczął gexa 2, a nie skończył go i potem w 2017 roku to eskalowało. Do czego oczywiście przejdziemy. No i doszło w końcu do Sylwestra 2016, gdzie graliśmy sobie. Znaczy w sobie graliśmy. Powiem, że Pixel streamował. To był zresztą w ogóle bardzo ciekawy stream, ponieważ e, i Jim i Pixel wtedy streamowali w tym samym czasie. Albo to Jim odpalił się chwilę po Pixelu, coś takiego, bo to było albo chwilę po, albo w momencie kiedy Pixel przestał streamować, to się odpalił Jim w audiosurfie, bodajże, bo on tam streamował z audiosurfa. E... No i powiedzmy sobie szczerze, że przed streamem. Sylwestrowym mieliśmy mały atak na Discord w, To było chyba przed Sylwestrem, jakoś 28-29 grudnia, gdzie zostaliśmy zaspamowani dosyć niefajnymi zdjęciami, i wtedy można by powiedzieć, że małe problemy się zaczęły, jeżeli chodzi o naszą grupę. I to było dosyć mocno utwierdzone w 2017 roku, kiedy w styczniu, albo. W, tak, to było po, w połowie stycznia. Przez wydarzenia, jakie miały miejsce, ci co wiedzą o co chodzi, to będą wiedzieli o co chodzi. Kto ma wiedzieć, ten wie tak, tak, tak na dobrą sprawę. mi wpadł na pomysł, żeby założyć drugą grupę retroskład, tak zwaną retroskład Elita. Na początku pomysł wyglądał tak, że nie miałem absolutnie nic do tego, bo to była fajna koncepcja, żeby. Powiedzmy, tych elitarnych widzów, którzy siedzą z nami już od jakiegoś dłuższego czasu, po prostu tam wpuścić. Eee, I tyle. Aczkolwiek teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że nie był to zbyt dobry pomysł, ponieważ mogę nawet rzec, że ten pomysł to było takie powolne zabijanie tego retroskładu. O, już chyba za to słowo będę miał demonetyzację, ale trudno. Trudno, są rzeczy ważne i ważniejsze w tym wypadku. a No i to był właśnie chyba mały taki moment, gdzie to był w sumie taki moment, gdzie po prostu retroskład powoli zaczął umierać, dlatego że jednak Discord ten pierwszy przestawał być z dnia na dzień aktywny. Gdzie nawet w pewnym momencie już praktycznie w ogóle nikt tam nie pisał, albo jak ktoś pisał to raz w czas coś tam sobie jakieś takie randomowe rzeczy. A Elita, no cóż, Elita trzymała się świetnie. To można powiedzieć, że od lutego 2017 to trzymała się świetnie. I to właśnie od lutego 2017 zaczęły się memy z Jimem, gdzie on się tam niby denerwował w tym Gran Turismo 4. Zresztą polecam obczaić mój poprzedni pomlog, będziecie wiedzieli o co chodzi. Albo jeden z poprzednich, bo to zależy, kiedy ja to będę wrzucał i w której kolejności to będzie ten film. No i tak. No i pomiędzy tym to były również stream z PGS-em i z Pixelem, gdzie ja grałem sobie właśnie chyba w losowe gry z Wyspy Gier. W lutym jeszcze pamiętam, że pojawił się stream z World of Tanks, gdzie właśnie zaczęły się memy Hehe Jim kiedy Gex 2? Był tak zwany ride do Jima. A w styczniu, tak jeszcze wiem, trochę skaczę pomiędzy tymi miesiącami, a w styczniu pamiętam, że zaczynałem serię z Gexa trójki na streamach. I pamiętam, że swego czasu, kiedy patrzę sobie na zapisy ze streamów, to była chyba jedna z takich fajnych, luźnych serii na streamach i... Poro osób wtedy pamiętam, że siedziało u mnie, co mi się oczywiście bardzo podobało, bo lubię, jak u mnie dużo osób siedzi. Wy o tym chyba doskonale wiecie. Eee, to by było na tyle, jeżeli chyba chodzi o te pierwsze trzy miesiące. Eee, no mówię, no tam pamiętam, że właśnie w lutym chrystka poznaliśmy i zrobiliśmy mu rajda w lutym albo w styczniu coś takiego, bo Jim na niego natrafił. Więc gdyby nie Jim, to byśmy chrystka nie poznali. I pamiętam, że zrobiliśmy właśnie Rajda Retro, skład pozdrawia, nie? No i tam pamiętam, że Chrystek się ucieszył i wszedł w Elite. No później troszeczkę się powiedzmy nie, fajna rzecz wydarzyła, znaczy nie fajna. No tam pamiętam, że Timmy trochę Chrystka skrytykował za e, montaż jego serii Scratch'a Trójki, więc e, tutaj pamiętam, że były, był już mały problem. No, ale tam potem wiem, że to się odbiło echa, więc nie ma co jakby tego. Ja tylko o tym wspomniałem, ponieważ chciałem też to podkreślić o tych rzeczach, które były fajne i te takie, które były trochę mniej fajne, ponieważ jednak trochę to później wprowadziło lekkiego kwasu, mi się wydaje, ale to takie moje spostrzeżenie. Nie, 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 nie zarzucam oczywiście tutaj, że nie wolno nikogo krytykować, broń Boże, ale po prostu mówię, że w... z tego co pamiętam, trochę to kwasu wprowadziło potem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o marzec, w kwietniu pamiętam, że robiłem streama z e, gameów Crash'a I ogólnie z gameów. to w ogóle było jedne też z e, ulubionych streamów widzów, ponieważ pamiętam, że dużo dostałem komentarzy po klub, że e, Fajny pomysł na content, ogrywanie fangame'owych gierek, no dzisiaj z Crash'em to nie wiem, czy byłby to taki fajny pomysł, ponieważ z tego co słyszałem to Activision ściąga e, za nagrywanie gameów, ale pewności tutaj nie ma, więc mogę się równie dobrze w tym temacie mylić lub mieć gówniane pojęcie. No i kiedy ja sobie tam streamowałem gamey, to oczywiście też zakończenie roku szkolnego, koniec jakby szkoły, bo czwarta techniku to koniec szkoły i już potem wchodziły w tak zwaną dorosłość. Może ktoś z was wie, może ktoś z was nie wie, o co chodzi. No. I pamiętam, że retroskład dalej oczywiście był czynny w sensie Elita. No. Niestety pierwszy retroskład z dnia na dzień już umierał. Eee, można by powiedzieć, że już tam prawie że nikt nie pisał. Tam co jakiś czas tylko Niko Games, którego serdecznie pozdrawiam, o ile to ogląda. Co jakiś czas tam sobie wchodził na głosowy. I też pamiętam, że w ogóle. Decyzja, jaka zapadła, dlaczego w ogóle Lita powstała, polegała też na tym, żeby mniej dzieci było na dis Discordzie, i ja okej, okay, zdaję sobie sprawę, że ktoś może nie lubić dzieci w widowni. No, nie wszyscy musimy je lubić, ale uważam, że też to też jednak jest forma widza. Mimo, że do mojego kontentu może to trochę nie pasować, bo ja jestem osobą, która brzydko mówiąc, często nie pierdoli się w tańcu. Więc. Nie jest zalecane oglądanie mnie dla osób młodych, takich, wiecie, młodszych, które mają 13-14 lat, ponieważ mogą nauczyć się przekleństw lub po prostu takiego mojego typowego sarkastycznego humoru, który niekoniecznie musi być dobry. Nie zaleca się, aczkolwiek nie mogę tego zabronić, bo też nie mogę wyjść z założenia, że mam bronić wszystkim oglądania mnie, więc. Jakby zdaję sobie sprawę, że tutaj Imi mógł za tym po prostu nie przepadać za taką dzieciarnią typową i zdaję sobie z tego sprawę, szanuję. Oczywiście nie musimy się w tych kwestiach zgadzać. I mówię, to było też dlatego odłączenie się trochę od tego zwykłego retroskładu, ponieważ zbyt dużo jakby afer później wychodziło na zwykłym retroskładzie, gdzie to na przykład. No. Jeden z naszych po prostu miał spinę z inną tam osobą i jakby były masowe rajdy dislike'ów. Jeden z naszych czyli po prostu jeden z naszych ziomeczków Wszyscy będą chyba wiedzieli o kogo chodzi I tak jakby no mówię non stop jakieś afery wychodziły tam że ludzie potrafili też się o byle gówno kłócić um, I tak dlatego właśnie było takie typowe odłączenie się i wiem że Timmy tam później chciał na jakimś streamie czy na jakimś właśnie e, filmiku Potajemnie już dać później link do Elity, ale na razie chciał po prostu, żeby Elita po prostu pozostała tą Elitą, czyli Discordem, który w zasadzie jest takim time Discordem. W maju wiem, że się wydarzyły streamy z Flatauta. Graliśmy sobie Flatauta z Jimem z i Steamim. Były z tego chyba bodajże dwa streamy albo trzy. Mogę się mylić. Wiem, że u mnie był jeden. U Jima był chyba. Tak, U Jima dwa były, czyli trzy były streamy łącznie. Um, I pamiętam, że fajnie wspominam te streamy z Flataucika. Fajnie się grało, pamiętam. Fajne to były też czasy, bo mówię, wtedy spędzaliśmy sobie ze sobą dużo czasu. I tam pamiętam, że JB Super z nami wtedy też siedział. Um, I dużo osób. Tam pamiętam, że akurobladex, gamer nawet się gdzieś przewinął. Bo sam nawet chyba proponował granie też Flatauta, bo chciał bardzo. I tak to właśnie mniej więcej krótsze pieczone wygląda. W maju oczywiście również streamy u mnie pogadankowe się zaczęły pojawiać, co też dla niektórych był szok, jeżeli chodzi o retroskład. Ponieważ robiłem tam e, analizę Crasha Bundicultane Saint Trilogy i Sonica Forces, czy mi się ogólnie podoba, czy nie. Fajna koncepcja. Wiem, że Pixel w tym samym czasie u siebie robił pogadanki, więc. Też fajna sprawa to była, ponieważ hype rósł na Sonic Manie. Hype, rus rus i jeszcze raz rósł. No. I tak to właśnie mniej więcej wygląda. W czerwcu już trochę mniej było tego retroskładu. W sensie dalej siedzieliśmy tam na głosówkach, ale już nie siedzieliśmy z takim pełnym składem, bo jednak tu jeden nie miał czasu, tu drugi nie miał czasu. Jak najbardziej zgadzam się. Nie każdy musi mieć czas. Nie, jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy robotami, tak? Nie pamiętam, co się działo na zwykłym retroskładzie. Na elicie pamiętam, że sporo nowych osób doszło. I przez bardzo długi, 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 długi czas siedzieliśmy właśnie sobie tam na głosowym, aż w końcu wpadłem na pomysł w lipcu, żeby założyć własny server na Discord. Ten pierwszy. Przez co troszeczkę retro skład powoli i elita nawet stała się zaniedbana. Aczkolwiek tam też uczęszczaliśmy na jakiekolwiek rozmowę. Tylko szkoda, że już tak w mniejszym składzie, ponieważ i mi wtedy chyba też czasu nie miał albo po prostu też był zajęty swoimi rzeczami. Jima, Gyma... Jim Gym w sumie był. Ja z kolei miałem też mniej czasu, bo ja miałem nocki w McDonaldzie, więc no to jest w ogóle też, no może kiedyś o tym opowiem. Eee, taki... Dosyć osobisty temat, ale może kiedyś zdradzę co nieco. Sierpnia niestety nie pamiętam co się działo. Ale chyba tam też gdzieś się przewijaliśmy e, wspólnie z ekipą. Tam gdzieś wiecie ja, Kimi i Jim gdzieś tam się chyba sobie ze sobą rozmawialiśmy na jakiś tam wspólnych streamach. Pamiętam, że to był okres, gdzie trochę z Pixenem kontakt straciłem. No straciłem go przez jakoś tak lipiec. Tak w lipcu chyba raz gadaliśmy. Sierpień w ogóle nie gadaliśmy. I nasz kontakt wrócił w momencie, kiedy Sonic Mania się pojawiła, czyli tam w sierpień-wrzesień, no. Sierpień-wrzesień 2017. Ja oczywiście już wtedy w wakacje trochę zmieniałem swój content. Już z takiego chłopaczka, który siedział anonimowo za mikrofonem, bez kamerki, Czę, częściej pojawiała się kamerka na moich streamach i starałem się już trochę jakościowo iść do góry. Czyli po prostu koniec wymówek. Mam pracę, więc teraz czas inwestować w kanał, czas inwestować w sprzęt i. W końcu sobie zakupiłem ten mikrofon, który teraz widzicie, który jest od trzech lat ze mną. A tą kamerkę kupiłem sobie w 2018 roku, ponieważ wcześniej miałem kamerkę też innego Logitecha, a potem jak ona się zepsuła, to miałem już kamerkę od PS3 od września albo od sierpnia 2017. Więc mówię, no wrzesień... Polegał na tym, że gdzieś tam ze sobą rozmawialiśmy. Pamiętam, że nawet zrobiliśmy wspólnego streama, tak zwanym właśnie retroskładem, gdzie byłem ja, Jim oraz Timmy na Need for Speedzie I pamiętam, że Timi trochę tam z nami sobie gadł, chyba z godzinkę, dwie. Później uciekał do siebie, bo chyba u siebie się odpalał. I był jeszcze drugi stream z Rocket League, gdzie ja z Timim i Justyną siedzieliśmy sobie na e, Discordzie. Później ten. Trochę kontakt ucichł z Timim, W październiku. Tam e, pamiętam, że robił streama z. E, z czego on robił streama? Chyba z jakiegoś fan game'u. Nie pamiętam z czego robił. Potem się właśnie złapał kontakt. Coś tam, co nieco się popisało. Pamiętam, że zrobił nawet materiał odnośnie tam. E, co go denerwuje w let's Play czy coś takiego. Znaczy, Powiem tak, że było to dosyć ciekawy materiał. Ciekawe dosyć dwa materiały, aczkolwiek nie zgadzałem się z nimi tak stuprocentowo. Miałem tam jakby swoje podejście, już zresztą nie pamiętam o czym, na czym on polegał, ale pamiętam, że miałem takie w pewnym momencie, że trochę się nie zgadzam z tym materiałem. Oczywiście bez żadnej spiny, nie żeby coś. I tak no mówię, no... Grupa na Facebooku i na Discordach retroskład Elite sobie jakoś tam żyła, mimo że trochę mniej gadaliśmy ze sobą. To jednak tam e, gdzieś w wiadomościach przewijały się czy to różne memy, czy po prostu tam czasami ze sobą pisaliśmy. E, no mówię, no słabe trochę było to, że trochę to później zostało zaniedbane, bo jednak ten retroskład pociągnął do końca 2017 roku. I w 2018 w styczniu był ostatni miesiąc, jakby życia, i praktycznie potem temat już ucichł. To było właśnie jedna z takich właśnie mniej fajnych rzeczy, no mówię. Tych mniej fajnych rzeczy to było powstanie moim zdaniem elity: no bo to było e, tak jakby troszeczkę takie podzielenie widzów, że hej, tu są ci lepsi, a tam są trochę ci gorsi. Przynajmniej z takiego założenia wychodzę. Mogę mylnego, można mnie oczywiście poprawić w sekcji komentarzy, bo ja nie muszę się mylić, a ja po prostu to obserwuję po latach. No tak ja mówię, mówię, no, trochę kwasowość, yy, kwaskowość wyszła, jak była tam sprawa z Chrystkiem, ale to już mówię, nie ma co. No i właśnie takie, nie wiem, no. Takie troszeczkę, no nie podobało mi się trochę właśnie w. Całej tej koncepcji później to, że troszeczkę mi się Takie non stop obrywało, ja rozumiem, że było to takie wiecie powiedzenie, że no Nie ma co się powiedzmy z jednej strony przyjmować, ale tak Nie lubiłem troszeczkę Takiego pogardliwego No czy znaczy mówię, ja to mogę tak oczywiście odbierać teraz po latach, ale tak Pogardliwego spojrzenia na sprawę, że mnie tylko dzieci oglądają, bo pamiętam, że ten komentarz też się Gdzieś tam przewijał e, Od jednej osoby, że wszystko fajnie, że ja w sobie spoko twórca jestem, ale mam tendencję do przyciągania dzieci. No nawet jeżeli, to czy to jest jakaś ulma? No okej, z jednej strony mogę przyciągnąć takie osoby trochę nieogarnięte, ale z tego co przynajmniej ja obserwuję teraz dzisiejszy ja w sensie ten z 2020 roku to mniej dzieci, mniej takich osób przyciągam do siebie. Wydaje mi się, że teraz więcej mam jakby starszych ludzi, aczkolwiek nawet jeżeli ktoś tam się z młodszych, to dla mnie to nie jest żadna ujma. Może oczywiście być osoba nieogarnięta, no ale, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie mogę też mówić od razu do wszystkich. Nie subskrybujcie mnie, bo coś tam, coś tam. Bo idąc z tym takiem, to po co ja coś cokolwiek tworzę na YouTubie? No Taka jest prawda. W styczniu mówię, temat ucich retroskładu. Nie, w styczniu to w ogóle było zamknięcie oficjalnie retroskładu. Bo tam mówię w, gru w grudniu 2017 to poza naszymi osobnymi live'ami, to gdzieś tam się z tymi młapo kontakt, kontaktach. Więc można by powiedzieć, że ta grupa jeszcze sobie do końca roku żyła. W międzyczasie pierwszy serwer w ogóle spadł z e, rowerka, bo tam chyba Pixel Go usunął, bo był administratorem. Szkoda trochę, ponieważ trochę wspomnienia poszły e, w pip, ale no trudno się mówi. Może taka po prostu była decyzja najlepsza i tyle. W 2018 roku temat już kompletnie ucichł. Gdzieś tam co jednie się ludzie reklamowali na Facebooku i właśnie. Z grupy, która powiedzmy zrzeszała czterech jakby twórców, gdzie tam co jakiś czas mogli się ktoś, kto inny tam udzielić pokroju schizo, czy ktoś jeszcze inny, to później ta grupa stała się grupą typowo reklamową i po prostu ludzie zamiast coś tam od siebie pisać to w większości pisali siema zapraszam was na kolejny odcinek z danej gry z X gry tak zwanej więc niestety no później właśnie grupa się zrobiła taką typowo reklamową grupą szkoda że tak się stało no ale no trudno się mówi można było to przewidzieć że w momencie kiedy nam sobie troszeczkę te kanały poszły do góry to tak to się skończy że trochę samowolka wleci <laughs> W lutym, w sumie to już od lutego do czerwca temat kompletnie ucichł. Już nie nawet o retroskładzie nikt nie wspominał. To było tylko na zasadzie spoglądania sobie, czy ktoś tam coś pisze, ewentualnie na Facebooku, e, czy ktoś dał posta. Tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o to. W czerwcu temat na chwilę powrócił albo w lipcu, bo mieliśmy małą kosę z Timim. To mogę już w sumie powiedzieć, że mieliśmy malutką kosę. Głównie przez to, że tam Timi wyraził swoje zdanie na... Mój temat, ja niekoniecznie się z nim zgodziłem. Trochę wtedy pamiętam, że miałem za złe. Ale koniec końców z mojej strony nie ma już żadnego problemu, pogodziliśmy się. Wiem, że wtedy w emocjach zrobiłem filmik na temat tego, że troszeczkę w bardzo arogancki sposób podszedłem do sprawy, wyśmiewając trochę jego za to, że wiecie, że tam ktoś pisał w komentarzach, że o. Fajna grupa do reklamowania się. To czy to jest w ogóle retra? Ja mówię takie. Widzisz, tak, w taki sposób, jeżeli admin ma wywalone na grupę, to tak jest. I to troszeczkę było prowokacyjne z mojej strony. Nie będę tego ukrywał i potrafię się do błędu przyznać. Tak, zjebałem. Przepraszam cię, Timi, jeszcze raz. Wiem, że Cię przepraszałem na prywacie, ale myślę, że też takim dobrym. E Pomysłem będzie przeproszenie Cię, i tutaj na tym filmiku, jeżeli oglądasz ten film. A chciałbym, żebyś obejrzał ten film, bo e, chcę tylko, żebyś no, wiedział, że pomimo tego wszystkiego, co się tam wydarzyło między nami, to ja absolutnie nie mam problemu, żeby kiedyś się z Tobą spotkać. Powiedzmy i nie wiem, no, a takim przysłowem piwku się pojawić i po prostu sobie powspominać stare czasy, jeżeli oczywiście chcesz. Ja absolutnie nikogo nie zmuszam. Wiadomo, mamy teraz czasy, jakie mamy, że mamy pandemię. No, z przemieszczaniem jest się dosyć, dosyć ciężko, ponieważ no, na razie żadnych eventów ani nic nie ma. Ale jeżeli będziesz chciał i jeżeli jesteś chętny, to ja również jestem chętny i nie mam problemu, ponieważ jestem w stanie rozgraniczyć, że tutaj jest YouTube, tu jest życie prywatne. Dobra. I w taki sposób chyba dobrnęliśmy do końca już. E, historii z retroskładem były, mówię, lepsze i gorsze chwile. Były spiny, sporo też spin było. Już nawet mówię, niestety nie pamiętam o co dokładnie szło, Ale jeżeli byście się zapytali, czy to Jima, czy to Tim'iego, to myślę, żeby potwierdzili, że spiny również były. Tak, jakby tutaj na streamach wszystko fajnie kolorowo, a na backstage'u, tak zwanym, dużo się też niefajnych rzeczy mogło dziać. Ja mówię, ja też mogę niestety wszystkiego nie pamiętać. Ja pamiętam tylko te rzeczy, które zapamiętałem najbardziej. I na samo zakończenie. Na samo zakończenie powiem tak. Czy chcielibyśmy, czy, czy w sumie, czy ja bym chciał, bo w sumie tutaj nie, nie ma nikogo ze mną, jak widzicie. Czy chciałbym, żeby retro squad powrócił? Bo dużo osób się mnie o to pyta w sensie takich już bardzo elitarnych widzów, którzy tam byli w tamtych latach. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Dlaczego tak? Ponieważ mimo co są fajne wspomnienia, ale jak to miałem dyskusję z Capibarem ostatnio na Discordzie, to myślę, że nawet jakby powrócił retroskład, to to by miałoby hype na to może z miesiąc. I potem by tematus. Zresztą musicie też zobaczyć na to, że ten cały upadek retroskładu spowodował, że. Spowodował jakby, że. E, my na tym też zyskaliśmy. Zaczęliśmy rozwijać bardziej swoje kanały. A retroskład wydaje mi się, że od czasów elity trochę nas spowalniał jednak. Nie, nie, nie zrozumcie mnie się, to nie jest tak, że. E, My nie wiem, e, robiliśmy jakąś łaskę czy coś. Mo zaraz ktoś pewnie przekręci na laskę, oczywiście, ale no wiecie o co chodzi. E, nie, to nie jest ża w żadnym stopniu, tak. Po prostu wydaje mi się, że pewne projekty, które powinniśmy już wcześniej zrealizować, realizowaliśmy je troszeczkę za późno. I retroskład był w pewnym stopniu od tamtego momentu czymś, co nas trochę spowalniało, że jednak ja nie miałem możliwości trochę za bardzo rozwinięcia siebie. I tak, jakby troszeczkę stałem w miejscu, i myślę, że jakby samo to zakończenie retroskładu spowodowało, że dzięki temu ja mogłem pójść troszeczkę w swoją stronę. Bez oczywiście żadnego palenia mostów, bo niektórzy mogą oczywiście powiedzieć, że no tak, Michał, ty, jak, jak to ty musisz palić mosty? Nie, ja nie palę mostów, ja nie odwracam się od ludzi, staram się z ludźmi utrzymać kontakt. Ale wiem, że też nie mogę na siłę nikogo zmuszać do lubienia mojej osoby, zdaję sobie sprawę, że są osoby, które za mną nie przepadają, i wiem, że są osoby, które za mną nie przepadają właśnie od momentu, kiedy zacząłem zmieniać content. Bowiem, że e, kiedy pojawiła się tam, częściej pojawiała się kamerka, kiedy już zacząłem inwestować trochę w te rzeczy i bardziej siebie pokazywać niż osobę, która e, jest taka skryta. Bo musicie wiedzieć, że ja od trzech lat walczyłem z nieśmiałością na YouTubie. Ja tak, takiego, którego Wy mnie teraz widzicie, takiego, że ja se tam pośmieszkuję i tak dalej. Są osoby, które mogą to potwierdzić, rozmawiając ze mną właśnie za czasów retroskładu na Discordach, że ja właśnie taki śmieszek zawsze byłem na. a przynajmniej starałem się być na Discordach. A na YouTubie właściwie taki bardziej poważny byłem, że taki. Starałem się mniej śmieszkować, więcej takiej powagi wprowadzić. I to było takie trochę rozgraniczenie tej postaci YouTubeowej, czyli takiej poważnej, od takiego typowego mnie, który na co dzień jest takim wesoły, lubi się pośmieszkować i tak dalej. No. Teraz widzicie, że jednak ta moja codzienność bardziej weszła w moją postać, więc rip stary Michał. Rip stary Michał. <grym> stary Michał. E no i mówię, wiem, że też z takich rzeczy, które właśnie, powiedzmy, malutkie takie sprzeczki powodowały to to, że tam wiem, że Timiemu i paru osobom nie podobał się jeden mój stream. Ja, wiadomo, z perspektywy czasu też patrzy na to, że e, może to nie był trochę trafiony pomysł, ale chcieliśmy się pośmieszkować wtedy z Justyną i myślę, że niektórzy mogli sobie tam trochę pocieszyć, że tak powiem, mich, michy. Gdzie w sierpniu w 2017 roku żeśmy sobie pozamieniali się kanałami, że ja streamowałem na jej kanale, ona na moim. No wiadomo, no. dla niektórych może to być oczywiście sprawa typu, że słabo, ja sobie zdaję z tego sprawę i szanuję za odmienne zdanie. Nie musi się oczywiście nikomu coś takiego podobać. Więc dobra, kończąc już chyba ten wywód, bo już nie wiem, chyba coś. Mam nadzieję, że chyba niczego nie ominąłem. Mam nadzieję, że wszystko oczywiście powiedziałem z dokładną precyzją. Może jedynie o czym nie wspomniałem, to to, że jak jeszcze była właśnie Elita i zwykły retroskład, to było dużo memów z panem Łukaszem W z Super Games TV i z Krzysztofem K z Białego Stoku. Czyli szkolna 17 innymi słowy. I to są chyba rzeczy, których najbardziej zapamiętałem. Jeżeli oczywiście czegoś zapomniałem, to PGS Ray czy. Gavibar możecie wspomnieć o tym, bo może o czymś zapomniałem, mogło mi coś oczywiście umknąć. Niestety nie wszystko jestem w stanie zapamiętać. I teraz odpowiem na takie już ostatnie pytania i kończymy ten vlog, bo nie chcę też, żeby to wyszło tak, że wy nie wiem, jacyś zdołowani siedzicie. Mam nadzieję, że tak nie jest, bo ja staram się to wypowiadać w taki poważny sposób, bo jak to Czomski powiedział, to jest bardzo zresztą mądre, mądre słowo, co... To mój dobry ziomek z YouTube'a, pozdrawiam serdecznie, jeżeli czomski to oglądasz, powiedział mianowicie jest moment, kiedy można śmieszkować, a jest moment, kiedy trzeba zejść ze sceny i trochę poważniej podejść do tematu. I ja myślę, że to jest właśnie ten moment, gdzie tutaj wolałem mniej śmieszkować, a bardziej poważniej podejść do tematu, bo jednak to troszeczkę jest taka poważna sprawa moim zdaniem. Więc teraz odpowiem na szybko na takie losowe trzy pytanka, ewentualnie dwa i kończymy ten vlog. Czy chciałbym, żeby retroskład powrócił? To już odpowiadałem, aczkolwiek. Krowzajbatsu stało się takim drugim retroskładem. Mówię wam autentycznie serio. Co prawda no nie wiem, no nie ma Timiego tam. Nie ma jakby tych osób, które tam kiedyś z nami siedziały. Ale można by powiedzieć, że Crowzaibatsu w pewnym stopniu stało się drugim retroskładem. Więc, jeżeli chcieliście powrotu Retroskładu, no to Crowzai jest takim idealnym miejscem. Tylko z tą różnicą, że nie mamy grupy na Facebooku, ale mamy grupę na Discordzie, mamy kanał, na którym nagrywamy. A to też warto wspomnienia, bo <laughs> nawet proponowałem chłopakom, jeszcze jak Retroskład był, żebyśmy założyli wspólny kanał. Też o tej samej nazwie, Retroskład. Żeby tam, nie wiem, jakieś podcasty robić, ale. Wiem, że no było takie jednoznaczne, nie? Więc po prostu temat ucich szybko bardzo. Dobra. A druga sprawa. Drugie takie pytanie. Czy, czy kiedykolwiek retroskład powróci w takiej formie, jakiej kiedyś był? Nie powróci. To jest raczej już pewne. Każdy z nas w jakimś stopniu poszedł w swoją stronę, chociaż teami. Jim i Pixel ze mną utrzymują kontakt. No Timi już z nami za bardzo nie utrzymuje kontaktu. Raz w czas staram się jakby napisać. No tam oczywiście najczęściej to piszę w momencie kiedy jest koniec roku, że tam złożyć życzenia, bo jednak wciąż pamiętam o Timim i żeby nie było w gwoli ścisłości. To, że już nie utrzymujemy ze sobą kontaktu, nie oznacza, że nie jestem wdzięczny Timiemu za chociażby właśnie retroskład że jestem wdzięczny Timiemu za intro, outro oraz awatar i banner z mojego kanału, ten z tym wkurzonym pomidorem chociażby. I ja kurczę zapomniałem masz słowa. Ja e... chciałbym serdecznie Timiemu za to podziękować. Timi, teraz wiadomość jakby do ciebie. Bardzo chcę ci podziękować za ten okres, za tamte lata. Nie będę tego ukrywał, że fajnie się spędzało czas. Ee, życzę Ci powodzenia. Bo widziałem, że rozwijasz swoje socjale, Instagram i Paladin z Bardzo trzymam kciuki, żeby... Patrz, trzymam kciuki, żeby sobie się tam to wszystko porozwijało. Żebyś spełnił swój cel. I... Liczyłbym trochę na to, że fajnie byłoby oczywiście kiedyś się spotkać w Realu, bo już kiedyś z tymi się widziałem, i może to nawet potwierdzić, bo widzieliśmy się na Bitwę o stocznie w 2015 roku. Eee, fajnie byłoby się kiedyś spotkać na wspólnym piwku. Może nawet i obgadać ten temat, pośmiać się cokolwiek, żeby po prostu tak podtrzymać to, że tutaj jest jednak, wiecie, tu jest życie prywatne, tu jest YouTube. Z całego tutaj serca życzę Ci powodzenia. I dziękuję Ci za ten e, wspólnie spędzony czas nad e, projektem. No, więc. Chyba, chyba poszło ośle. Czy jakoś tak to szerek powiedział? Jakoś poszło ośle. No, tym osłem jestem ja w tym wypadku akurat. No. Tak więc. Reasumując, fajnie byłoby, gdyby już ten temat gdzieś ucichł, że już jednak. Nagrałem na ten temat film, tym razem taki o wiele lepszy. Sam jestem nawet zado zadowolony z tego, jak ja podszedłem do tematu. Więc. Retroskład już w formie jakiej kiedyś był nie powróci. Musicie chcąc, nie chcąc się z tym pogodzić. A jeżeli chcecie jakby powrotu retroskładu, to macie od tego Crowzajbatsu link. Oczywiście chyba pozostawię w opisie do Discorda. I tyle. Tyle. Były lepsze i gorsze chwile na retroskładzie, ale mimo co, wspominam to jako fajny pomysł na projekt, fajny projekt. Szkoda, że niestety okoliczności musiały skończyć się w taki, a nie w inny sposób. Przez co projekt niestety bardzo szybko został zapomniany. Trudno się mówi. Nas niestety, w życiu. Gdyby życie polegało na tym, że nie byłoby porażek, no to to byłoby nudne życie, chyba prawda, co nie? To tak samo, jak jest z przyjaciółmi i wrogami. Eee, musisz mieć przyjaciół, znajomych, kolegów, ale też musisz mieć wrogów. Nie może być tak, że ty jesteś jakby lubiany przez wszystkich, bo to też trochę nie jest zdrowe. Musisz być też trochę nielubiany przez kogoś. Tak. To by było na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie, o ile ktoś chciał w ogóle słuchać tego mojego wywodu. Mam nadzieję. Liczę na jakąś tutaj fajną dyskusję. I jak ktoś kiedykolwiek będzie się pytał znowu o retroskład, to mam nadzieję, że ktoś podlinkuje mu ten film. Ewentualnie ja sam będę link linkował ten film, ponieważ ten film zostawię. To nie jest tak, że ja będę tuszował sprawę ani zatajał jakieś fakty. To jest temat, na który chciałem się już od jakiegoś czasu wypowiedzieć. I w pewnym stopniu zakończyć pewien rozdział, ale to też na to przyjdzie czas, ponieważ na razie to tylko tak stopniowo kończę malutkie strony tego rozdziału. E Kochani, dzięki za wysłuchanie. Nie będę tutaj, jakby, zapraszał na socjale, aczkolwiek, jeżeli ktoś chce, to linki są pozostawiane w opisie do grupy na Discord, na Facebooku. Oraz na mój fanpage, bo chyba tam fanpage też mam. Na, zapraszam też na Instagrama, ponieważ tam często wstawiam jakieś fotki. Przynajmniej staram się teraz być aktywny na Instagramie. Um, mamy 1 grudnia dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, więc... Jeżeli wrzucę to jakoś na dniach, czyli powiedzmy 4-5 grudnia, to z tego miejsca życzę wam udanych mikołajek. I chciałbym, żebyście nie wychodzili z tego filmu z jakimś takim, nie wiem, dołem czy z czymś. Pamiętajcie, że mimo rozpadku tej grupy to są jednak rzeczy pozytywne takie, że gdyby nie to, to kto wie, czy dzisiaj widzielibyśmy się w tym miejscu, gdzie widzielibyśmy się, ponieważ ja też oddodam od siebie po, pod koniec, że w momencie, kiedy zmieniałem trochę swój content, że zacząłem bardziej śmieszkować, to uwierzcie mi, to było też trochę takie odreagowanie, bo w momencie, kiedy ja byłem takim Super spiętym gościem, takim super poważnym w tamtym okresie do czerwca pierwszej połowy 2017, to w moim życiu dużo się rzeczy takich niefajnych działo, i nawet byłem skłonny zaryzykować. To jest coś, o czym nikt nie wie w ogóle, czy to ze starej, czy z nowej widowni. Ale ja już w planach miałem w czerwcu zamknięcie, już zakończenie działalności na YouTube, bo byłem po prostu już nie tyle co znudzony, co już nie potrafiłem, jakby. Eee, nie czerpałem satysfakcji z nagrywania jakby tych let's play, bo robiłem mieć cały czas non stop w tym samym stylu i potrzebowałem po prostu zmiany i uważam, że ta zmiana mimo że nie każdemu mogła się ona spodobać. Oczywiście, że tak, to jednak była mi potrzebna. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnego razu. Elo!